Wojtek, Rzeczycki doszedł, czy to jest, czy jest to zdjęcie? Nie, próbował dojść, ale nie udało mu się. Ogłośmy nawet to w prasie z reprodukcją wielokrotnie. Bo jest to zdjęcie, które znalazł na chodniku w Gliwicach. Ono ma tyle rys, bo było rozdeptane, pora roku była późna, było brudno, błoto. Zrobił odbitki, to jest jedna z nich. Ta, którą bardziej lubię może, bo ma jeszcze czarną ramkę, żeby pokazać, jak wyglądał oryginalny obraz. No i chciał dotrzeć do tej osoby. To jest jego metoda, którą nazwał archeologią fotografii. Właśnie chciał dotrzeć nie tylko do prawdy o wizualnej stronie zdjęć, ale również do prawdy tak zwanej historycznej. To znaczy chciał koniecznie wiedzieć, co przedstawiają i dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają. To zdjęcie działa jak obraz. A fotografia w dzisiejszych czasach zdigitalizowana i włączona w strumień wielopasmowych autostrad właściwie nie jest w stanie zatrzymać się na jednej twarzy i nie jest w stanie zatrzymać się na jednej obrazie. Jaka jest rola jego w tym, co dzieje się dzisiaj? To znaczy, Lewczyński oczywiście nie jest już bardzo aktywnym twórcą. Od czasu do czasu mówi o pewnych projektach, które mu jeszcze chodzą po głowie. Rok temu bardzo uważnie używał swojej cyfry małej. Robił wszystkim przyjeżdżającym do niego zdjęcia. Ruszał się poza dom, nadal się zresztą rusza, ale fotografuje mniej. Natomiast rola jest zupełnie inna, on jest mentorem. Jego dom jest domem otwartym, tam od zawsze przyjeżdżają ludzie. I to ludzie, którzy są nie tylko w moim wieku, ale dużo, dużo młodsi. To są ludzie, którzy zaczynają studiować i chcą się czegoś dowiedzieć. On ich wpuszcza do domu i z nimi godzinami rozmawia. Taka jest jego rola. On w fotografii, cóż, tam jest zdjęcie, taka sklejka, poliptyk składający się z pięciu części. Każda z tych części została wykonana w innym czasie. Najstarsze są z lat jeszcze 20. To jest mały Lewczyński, fragment niewielkiego zdjęcia rodzinnego. Ale to, co tam widzimy, to jest ksero, bo on nie uważa, żeby sprawa odbitki była sprawą naczelną. Czyli to nie musi być szlachetny papier, to nie musi być jakaś dana technika. Fotografowanie dawno w pewnym sensie zarzucił, a przeszedł na ksero i też mu z tym wygodnie. Więc taka jest jego rola w tworzeniu tego strumienia. On jest dużo bardziej aktywny niż się może wydawać. I najwcześniej chyba w Polsce zaczął tego typu eksperyment. Czy tu się zbliżyliśmy do pojęcia, które przypisuje mu się ojcostwo, antyfotografii? To znaczy, to trochę nie tak. Antyfotografia to typ fotografii, którą uprawiało ich trzech. Czyli grupa artystyczna, nieformalna, która zawiązała się w latach 50. Zrobili wystawę nazwaną Pokazem Zamkniętym. Zamkniętym dlatego, że rzeczywiście był zamknięty. Był tylko dla tych, którzy mieli zaproszenia, to było bardzo niedużo osób. Na tę grupę składał się Lewczyński, Zdzisław Beksiński i Bronisław Szlaps. Jeden z krytyków zaproszonych, było tam ich dwoje, Urszula Czartoryska i Alfred Nigocki. Nigocki właśnie, bardzo zniesmaczony w pewnym sensie tym, co zobaczył, nazwał ich dokonania antyfotografii. I stąd jest tam na początku wystawy zdjęcie, które już potem sam artysta tytułuje antyfotografią, ale to tytuł kupiony, zapożyczony od krytyka sztuki. Antyfotografia tak, no bo to jest fotografia, która nie zwracała zupełnie uwagi na uwarunkowania epoki, na to, co się podobało, na to, co było uważane za ładne, łatwe i tak dalej.
Ligocki mówił, chcemy fotografii innej, chcemy takiej fotografii, jaką uprawia Magnum, fotoreportażu i tak dalej, więcej człowieka, fotografii humanistycznej. Ale Wczyński przychodzi i pokazuje takie zdjęcia jak tam, czyli są to fragmenty notatek, kawałek zeszytu zapisanego dziecięcym pismem. To są jakieś rzeczy zupełnie wtedy niezrozumiałe. I w tym duchu tworzy dalej, bo u niego jest tak, że nie ma epoki, która przechodzi gładko w inną epokę, tylko do późna pojawiają się podobnego rodzaju zdjęcia. Jest potem obok jest zdjęcie z roku 68, właściwie podobne, a tam trochę dalej w kącie trzy zdjęcia, właściwie ksera, też znowu ksera. Jakiś zapisków. Żeby powiedzieć tak naprawdę fotograficzną ikonę, w sensie formalnym najbardziej zona. A to nie jego zdjęcie. A właśnie. A to nie jego zdjęcie. I to nie jego koncepcja do końca, bo... Jego koncepcja. On to wziął z ulicy. On to sobie przyswoił. On powiedział, ja również jestem tego autorem. Na tym właśnie polega koncepcja archeologii fotografii. Tutaj jest mnóstwo takich rzeczy. Czy można powiedzieć, że to, co Długosz później robił z Allegro, nie byłoby możliwe? To jest bardzo późny pogrobowiec Jerzego Lewczyńskiego. A było więcej takich? Oczywiście, że tak, ale to też nie jest tak, że jeden pomysł jest dobry raz. Te pomysły się mnożą, ludzie pożyczają je sobie, nic w tym złego, byle jakość została utrzymana. Długosz znalazł też całkowicie nowe pole do popisu, którego Jerzy Lewczyński już nie mógł eksplorować, czyli internet. To jest w tym ciekawe oczywiście. A na koniec chciałem spytać, jak czytać to zdjęcie, czy też jak czytać ten poliptyk? Nie. To jest jeden z elementów takiego dzieła, które nazywa się Zdjęcia znalezione w Nowym Jorku. I jak mówi tytuł, są to rzeczywiście zdjęcia znalezione w Nowym Jorku, negatywy właściwie znalezione w Nowym Jorku. Ich było więcej, tutaj są jeszcze pozostałe. Były też zdjęcia ostrzejsze, ci Państwo przedstawieni robili tam różne rzeczy, dosyć zabawne sceny, które znalazły się na chodniku i Jerzy wygrzebał to ze sterty śmieci. Między innymi te zdjęcia, bo znalazł też polaroidy na przykład przedstawiające jakieś wnętrze lodówek albo półki puste. I też się nad tym pochylił, bo dojrzało jakieś dziwne piękno. Jeśli się przyjrzeć tym zdjęciom, temu co na przykład pokazywał Walker Evans w tym samym czasie, no to widać, że byli niedaleko siebie. Super, dziękuję bardzo. Ale jest to coś, co przekuwa oko. Popatrz, no, jak ona się patrzy.